Hej kochani, dawno nie było car vloga, a ostatnio na live zapowiedziałam wam, że chcę wrócić do car vlogów i że mam kilka fajnych pomysłów na tematy i rzuciłam jeden pomysł, który tak wam przypadł do gustu w komentarzach, że stwierdziłam, muszę go nagrać. Dziś mam akurat bardzo dobry humor, mamy piękną jesień, jest piękne słońce i mam naprawdę super humor od rana i stwierdziłam, dziś jest dobry moment na car vloga. Właśnie wysłałam Darka do sklepu i mówię, ja do ciebie dojdę, muszę najpierw nagrać sobie mój film. Temat będzie bardzo kobiecy, jak widzicie po tytule, pierwszy okres. Nie będę tu mówić miesiączka, te dni i tak dalej, okres, po prostu okres, tak jak normalnie to mówię. Chcieliście, żebym poruszyła ten temat, chcieliście, żebym opowiedziała o moich doświadczeniach, pierwszych doświadczeniach, o moim pierwszym okresie i dziś właśnie o tym pogadamy. Nie będę opowiadać o moich różnych historiach związanych z okresem w szkole, bo wiadomo, ten okres szkolny, dostajemy okresu my dziewczyny i to jest po prostu dla nas największy koszmar. Nie wiemy, co mamy zrobić, zwalniamy się z lekcji, różne takie historie mogę wam opowiedzieć w osobnym filmie, ale dziś wam opowiem o moim pierwszym okresie, jak go dostałam. Dobra, zaczynamy w takim razie. Zacznijmy od tego, że ja byłam bardzo zaciekawiona tym tematem i bardzo chciałam dostać pierwszy okres, bo wiedziałam, że wtedy stanę się kobietą. Jakby moi rodzice mi tak mówili, moja mama mi mówiła, że jak dostaniesz okresu, to staniesz się kobietą, teraz to jeszcze się tym nie przejmuj i tak dalej. No i właśnie jedyną styczność, jaką miałam z okresem, to była moja mama, która mi o tym opowiadała. Absolutnie nie miała przede mną tajemnic, mówiła mi jak jest, pokazywała mi podpaski, które były w domu. To będziesz musiała kupować podpaski i oglądałam oczywiście reklamę Always, bo to były te czasy, kiedy Always weszły do sprzedaży i to było takie, wiecie, te reklamy wszystkie, strasznie mi się to podobało i chciałam już używać tych podpasek, czekałam na ten okres, no ale nic jakby nie wskazywało na to, że dostanę tego okresu. Drugim moim źródłem informacji, oprócz mamy i reklam w telewizji, były gazety, czyli Bravo Girl, którego mama mi nie pozwalała czytać, bo było bardzo dużo o seksie, nie chciała, żebym miała kontakt jako taka młoda dziewczynka, można powiedzieć, z takimi gazetami, ale tam właśnie było dużo informacji. No i tak, stało się. Słuchajcie, to była czwarta lub piąta klasa, w tym momencie nie pamiętam, miałam 12-13 lat i dostałam pierwszy okres. I była to śmieszna sytuacja, w ogóle byłam nieprzygotowana, nie było tak jak później już, że boli mnie brzuch, że mam PMS, czyli napięcie przedmiesiączkowe, że jestem wkurzona, że coś mnie boli, że chodzę obolała, chodzę jakaś otumaniona, tak jak to później jest. Tutaj nie miałam jakby żadnej zapowiedzi, że to się stanie. Nie byłam tego świadoma, że to będzie akurat ten dzień. No i sytuacja jest naprawdę śmieszna, muszę wam to powiedzieć. Było tak, że dostałam ten okres jakby przez dwa dni. Pierwszy dzień był taki, że dostałam takiego małego plamienia i bardzo to zignorowałam. W ogóle nie przejęłam się tym. Myślałam, że nie wiem, może się zadrapałam na dole, może coś się stało, że akurat trochę mi krew poleciała, bo tej krwi było bardzo mało. I jakoś się tym strasznie nie przejęłam i nie przygotowałam się jakby na drugi dzień. A drugi dzień to był wyjazd do babci, to była chyba Wielkanoc, bo to była już wiosna, pamiętam właśnie jak podjechaliśmy i pamiętam, że poszłam do łazienki, bo poczułam, że jest mi po prostu mokro i patrzę na bieliznę i faktycznie jest krew. I byłam przerażona. No i zawołałam mamę, bo to było właśnie u mojej babci, jak tylko przyjechaliśmy na te święta. Zawołałam mamę, no i mama mówi, o kurczę, dostałaś okresu. No i mama od razu mówi, że musi poszukać podpaski w takim razie. Mama zawsze miała w torebce podpaskę, jak to każda dorosła kobieta, dziewczyna, świadoma, zawsze podpaska. Ja tak, taka mała rada, zawsze później nosiłam przy sobie, nawet jak nie miałam, nie zapowiadało się, że będę miała, nosiłam w razie, gdyby koleżanka dostała, czy ktoś z rodziny. No i akurat mama zaczęła szukać w torebce i mówi, że nie ma. No więc zawołałam babci i mówię babci, a babcia po prostu zzieleniała. I tak chodź, wiecie, ja już byłam, nie wiem, mama mnie przygotowała do tego, rozmawiała ze mną, więc dla mnie nie był to taki straszny wstyd, jakby nie czułam takiego wstydu, no chciałam coś z tym zrobić, chciałam się jakoś zabezpieczyć przed tym przeciekaniem, tak? I dlatego zapytałam babci, ale babcia nie miała takiego podejścia jak mama, że luz, że w ogóle zaraz sobie z tym poradzimy. Babcia już była taka, wiecie, no w innych czasach wychowana, pewnie o tych sprawach się nie mówiło głośno, a tutaj wiecie, święta, rodzina siedzi, a ja tutaj... awaria. Dlatego babcia zaczęła szukać. Babcia niestety powiedziała, że nie ma żadnych podpasek, bo już nie używa i dała mi watę. Dosłownie dała mi taką, wiecie, całą torebkę waty takiej higienicznej. Dała mi to do ręki i mówiła, poradź sobie. Ja mówię, ale co ja mam z tym zrobić? I w tym momencie byłam już przerażona. A babcia mówi tak, kiedyś my nie miałyśmy podpasek i jakoś sobie radziłyśmy z watą. I ja w ogóle z płaczem i mówię do mamy, czy ja mam sobie tą watę napchać i po prostu co to będzie i tak dalej. Ale mama poszła do samochodu, okazało się, że w schowku samochodowym, tak jak ja tu teraz siedzę w schowku,
zawsze coś tam trzymała na zapas i akurat znalazła podpaskę, więc byłam uratowana. Uff, oczywiście wielki stres, bo już miałam wizję, wiecie, waty, nawet nie wiedziałabym, co z nią zrobić, czy zwinąć ją w kulkę, czy owinąć papierem. Nie mam pojęcia, jak to kiedyś kobiety robiły, po prostu mnie to przeraża. Cieszę się, że już te czasy minęły, że jest już trochę nam łatwiej kobietom i tampony, i różne rodzaje podpasek. Już jakby nie jest tak strasznie jak kiedyś, ale naprawdę współczuję kobietom. No druga babcia też mi opowiadała, że właśnie to była wata higieniczna, jakaś tam pewnie, nie wiem, gazik czy coś. No nie wiem, nie wyobrażam sobie tego. Jeżeli wiecie coś na ten temat, jak to było kiedyś, napiszcie mi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, może wam babcie opowiadały, jak kiedyś sobie radziły właśnie z miesiączką, z okresem. I w ogóle liczę na to, że opowiecie mi swoje historie na temat waszych pierwszych okresów, ponieważ jest to tak ważny dzień w życiu każdej dziewczyny, kobiety. Myślę, że każda z nas to pamięta. Napiszcie mi na dole swoją historię. Chętnie poczytam, jak to było u was, czy panikowałyście, czy nie. Ja jak już dostałam tą podpaskę, to nie panikowałam, ale było tak, że co chwilę latałam do łazienki i sprawdzałam, bo tak mnie to po prostu zafascynowało i po prostu tak się cieszyłam, że stałam się tą kobietą, że co chwilę sprawdzałam. I pamiętam, że później jak tylko przyszłam do szkoły, to pierwsze co powiedziałam mojej przyjaciółce, że dostałam okresu i to było takie, wiecie, jestem już kobietą. I dla mnie to było takie ważne. Bardzo często o tym pamiętam, myślałam, pisałam o tym w pamiętniku. Było to dla mnie naprawdę ogromne przeżycie. Oczywiście później miałam różne przygody w liceum i wiecie, wypadki różne związane z tym i później się przerzuciłam na tampony i no dużo, dużo historii. A jak już byłam dorosłą kobietą, byłam, nie wiem, na studiach, późne liceum i na studiach, to przestałam się już tym totalnie przejmować i stało się to normalne. Na początku każdy okres, każdy ten co miesiąc czas był bardzo, bardzo dla mnie stresujący. Także kochani, to moja historia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Chcieliście usłyszeć, to wam powiedziałam. Tutaj bez ogródek, normalnie jeszcze, że tak jak było, uważam, że warto o tym mówić. Chciałabym, żeby inne vlogerki o tym opowiedziały, żeby powiedziały, jak to u nich było za pierwszym razem, bo na pewno pamiętają. Chciałabym, żeby Paula nagrała Bugi taki film, Szusz, żeby nagrała Oleśka i inne dziewczyny, proszę, żebyście nagrały i opowiedziały, jak to było u was, bo to jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że pomoże wielu tutaj młodym dziewczynom jakby zrozumieć, że to jest zupełnie, zupełnie normalne. Jeżeli chcecie, mogę wam nagrać więcej takich właśnie historii, opowiedzieć o tych moich różnych wpadkach szkolnych, bo właśnie głównie w szkole miałam te różne wpadki. I to tyle w dzisiejszym filmie. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli wam się podobało. Taki temat bardzo intymny, no ale bardzo bym chciała, żeby był potraktowany normalnie. Zostawcie mi pomysły na kolejne carvlogi na dole, na jakie tematy mam pogadać tutaj. Ja bez ogródek wam tutaj różne rzeczy mogę opowiedzieć. Nie wstydzę się tego, zupełnie jestem dorosła, także jeżeli jesteście ciekawi, to napiszcie na dole. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa!